przypuszczam, przeuroczy, przemiły, przeczysty, przesympatyczny pałac, tak się nazywał ten budynek, w którym spałem, i zmierzam pewnym krokiem napić się kawy. Nie mam planu, akcja z oszukańczym miejscem do spania niestety nie skończyła się dla mnie najlepiej. Muszę improwizować, coś wymyślę przy kawce, na spokojnie zorganizuję sobie jakiś nowy plan przejścia do Lentini, a mam do zagospodarowania, jeśli się nie mylę, 5 dni. Miały być 4, jest 5 i to oznacza, że w międzyczasie powinienem znaleźć jakieś lokum, aczkolwiek mam pewien plan B. Zobaczymy. Kawusia i do przodu. Muszę jeszcze wspomnieć, że koniecznie powinienem zorganizować kartusz gazowy, bo paliwa stałego już nie mam i raczej to jest ostatnia okazja, żeby uzupełnić zapasy, a miejsce, gdzie mogę na pewno go kupić, jest oddalone o 7,5 km. W związku z tym całkiem możliwe, że ruszę się transportem, wrócę w miejsce, z którego wyjechałem i zacznę dalej swoją wędrówkę. Może wy tego nie widzicie, ale z lokalu, w którym miałem nocować, kogoś wyprowadzają. Jest tam kilka samochodów karabinierów. Nieźle. Co powiesz? Idę tędy, dlatego że wczoraj Maksim powiedział mi, iż jest tutaj niedaleko przystanek autobusowy, z którego mam nadzieję dojechać na przedmieście i wrócić. A tutaj przed domem mnóstwo karabinierów i wyprowadzają gościa w kajdankach. Ciekawe, czy gdybym tam zdecydował się na nocleg, to też zostałbym profilaktycznie spisany. Znaczy się, kto wie, może ta strata, którą poniosłem, nie była na darmo, bo oprócz astmy, której nabawił mi się od tej pleśni na ścianach, może jeszcze miałbym szansę odpowiedzieć na rząd pytań. Bar miejscowy, gdzie mogę się napić dobrej kawy, właśnie pan mi ją przyrządza. Super, idealnie. Dwie ważne rzeczy. Pierwsza to to, że piłem pyszną kawę, naprawdę była dobra. A druga, taki miły akcent. Zamówiłem kawę i przygotowałem standardowo 2 euro, dlatego że tyle podwójna kawa do tej pory mnie kosztowała. Spytałem się miłego, starszego pana, ile kosztuje kawa. Tutto posto. Tutto bene. Ciao. To jest właśnie spontaniczność Włochów. Okazało się, że kosztuje 2,40,
Ale pan, widząc, że mam przygotowane pieniążki, uśmiechnął się, powiedział, może być dwa. Także zapłaciłem, kawkę wypiłem, co mam nadzieję widzieliście. I udaję się na dworzec autobusowy, bo w międzyczasie dowiedziałem się od rdzennego Włocha po włosku, gdzie jest dworzec i że stamtąd mogę dojechać w miejsce, w które dojechać chcę. Sytuacja jest następująca. Jestem na dworcu autobusowym. Szumnie nosi tą nazwę i godnie, chociaż jest nieduży. Czekam na busa, który podobno ma mnie zawieźć tam, gdzie chcę jechać. Niestety w dwóch sklepach, trzech nawet po drodze, tego typu butli, no kartusza gazowego nie było, więc nie pozostaje mi nic innego, jak śmigać właśnie tam. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to może będzie jakieś budowlane i kupię od razu folię Polikro, dlatego że swoją zostawiłem przy leśniczówce. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale podchodziłem dwa razy do kierowcy, żeby kupić bilet. I wyobraź sobie, dwa razy mnie odsyłał, a teraz przyjechałem na miejsce, a on mówi, okej, ciao, pożegnał się, biletu nie chciał. Jaki miły akcent, to chyba po tym wczorajszym stresie. Dobra, idę organizować gaz. Kupiłem kartridż. Udało się. Zaraz sprawdzę, czy pasuje. Dobrze by było. Pomógł mi przy kasie Włoch, bo trochę się pogubiłem. Jest dobrze. Teraz coś zjeść i jakby jeszcze udało się kupić folię, byłoby po prostu bosko. Dobra. Nie wiem, jak mnie słychać, ale korzystając z okazji budzę ogólną sensację. Wszyscy się na mnie patrzą. Chyba nie jest rzeczą normalną, że ktoś tutaj nagrywa, ale zawsze musi być pierwszy raz. Kupiłem pizzę za 4 euro. To się inaczej, takini to się nazywa. Zjem sobie i zaplanuję dalszą drogę. Najprawdopodobniej z tego miejsca wyruszę dalej, ale muszę to dokładnie przeanalizować. Przygoda przecież nie jedno ma oblicze, a ja mam bardzo płynny grafik. Mogę być elastyczny i prawdopodobnie to wykorzystam. Życz mi smacznego. Jedzenie jest przepyszne. Naprawdę palce lizać. I ciasto, i to co w cieście. Super. Dobrze wydane.
4 euro. Supermarket produktowy, który jest za mną, niestety jest nieczynny. Jestem bez jedzenia. Jeżeli nie ma tutaj w okolicy jakiegoś sklepu, no, to sobie mogę ugotować trawę na mojej nowej kuchence, znaczy na nowym kartuszu. Ciekawe, ciekawe. Prawdziwy roller coaster. Kupiłem gaz, najadłem się, nawet mam wodę, ale okazuje się, że sklep spożywczy jest zamknięty, następny jest 7 km dalej. Miejsce, gdzie chciałem dotrzeć jutro, jest oddalone o 15 km i wróciłbym na grafik. Nawet mam pomysł, co bym zrobił dalej, ale niestety zdecydowałem się iść do tej miejscowości, dlatego że bez jedzenia się przecież nie ruszę. Że zaopatrzę się i dalej będę myślał, co robić. Nie wykluczam, że do tej miejscowości, skąd zacznę dalej marsz, podjadę autostopem, jeżeli ktoś mnie zabierze. Tak jeszcze nie podróżowałem, a jak powiedziałem, przygoda niejedno małownicza. Muszę wejść na trasę szybkiego ruchu. Na szczęście, jeśli się nie mylę, to będzie tylko kawałek. Tylko nie wiem, czy metrów 500, czy kilometr. Trzymaj kciuki i może nic mnie nie rozjedzie. Zaczynam łapać stopa, daję sobie 15 minut. Jak się nic nie zatrzyma, to idę na pilotę. Czekałem równo 30 sekund. To jest mój zbawca, o którym mówiłem, zabrał mnie. Jest człowiek z Indii, naprawdę wiezie mnie do sklepu. Jestem mu niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Thank you very much. Molto grazie, amigo. Thank you. Odjeżdża sympatyczny kolega. Na początku był strasznie spięty, a potem się troszeczkę rozluźnił. Co prawda lepiej byłoby zrobić zakupy w mieście, bo teraz się będę musiał wracać ze 3 km, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może ten duży market, bo to jest supermarket, nie jakiś tam mały sklepik będzie otwarty, dlatego że te duże sklepy zdarza się, że nie mają siesty. Co mogę powiedzieć? Jak zawsze, przygoda, w domu siedzieć szkoda. Pasmo przeciekawych wydarzeń. Wczoraj trafiłem na, no nie wiem czy oszusta, w każdym razie lekkiego malwersanta, który sprzedaje pokoje, gdzie nie można mieszkać. To jest tragedia, naprawdę. W poprzednim odcinku pokazałem, jak wyglądało to miejsce, obrzydliwość. Śmieci w kuchni, wszędzie wszystko rozrzucone. A u niego w domu, gdzie zaproponował mi swój pokój, było tak dużo pleśni, że można by zupę grzybową gotować. A tak jak wspomniałem, do tego dzisiaj wyprowadzono stamtąd gościa w kajdankach i było bardzo dużo karabinierów. Pojechałem do centrum handlowego, żeby kupić gaz. Gaz kupiłem, ale okazało się, że duży supermarket jest po prostu zamknięty, a mi zostały 3 rogale. W związku z tym zasuwam do kolejnego supermarketu, żeby zrobić zakupy i ruszyć już w dalszą trasę. Jak to wszystko się zakończy, pewnie już coś dzisiaj będzie wiadomo. Szukam kaszy kuskus. Miejmy nadzieję, że tu mają. Zakupy zrobiłem. Sklep jest bardzo duży, więc trochę mi to czasu zajęło, ale mam niezbędny zapas i ruszam w dalszą drogę. Ja wam powiem, że to jest w ogóle jakaś nierealna sytuacja. Gość z Tunezji mnie zabrał, ale nie uwierzycie, nie uwierzycie. Takie rzeczy się nie zdarzają. Stoję tam i łapię tego stopa, bo droga była bardzo niebezpieczna, bez pobocza. Mówię, podjadę do tego Komiko i pójdę dalej. Ale tak sobie myślę, ile mogę stać. I w pewnym momencie mówię, dobra, 20 samochodów i idę. I tak 17, 18, 19,
20 i gość się zatrzymuje i mnie zabiera. Czujecie blusa? Coś niesamowitego, zresztą jestem bardzo podjarany. Dobra, stąd mam jakieś 20 km. Raczej dzisiaj nie dojdę, ale najważniejsze, że zacznę. Dzięki wczorajszemu zamieszaniu zobaczymy kawałeczek miejscowości Komisa. Tu sobie wyschła rzeczka, a ja tak naprawdę jako azymut dałem wieżę widokową, gdzie być może będę mógł przenocować. Jest to 16 km, więc może się okazać, iż albo tam nie dotrę, albo dotrę bardzo późno, bądź też zmienię decyzję i po drodze gdzieś się zatrzymam. Na razie śmigam tam. Dopiero jak tam dojdę, to będę myślał, co robić dalej. Trasa mi się zmieniła całkowicie. Wczorajszy przekręt zaburzył mi plany. Przecież dzisiaj miałem mieć dzień zero i grzecznie leżeć w łóżeczku, montując firmy. Ewentualnie pobiegałbym trochę po miejscowości Raduza i pokazał wam zabytki. A tak, sam jestem jak ten zabytek. Idę szukać miejsca na nocleg w góry. Ogarnąłem od razu dwie rzeczy. Pierwsze, wypiłem pyszne espresso, a drugie, uzupełniłem zapas wody. Szedłem tak sobie i myślałem, skąd tą wodę wziąć, bo jak wyjdę z miasta, to chwilę później się ściemni, a proszenie kogoś o wodę w gospodarstwa, gdzie jest miliard psów, nie jest najlepszym pomysłem. Ale mam 3,5 litra, wypiłem kawkę i pomykam sobie dalej. To będzie chyba długi dzień, ale nie wiem. Jak coś po drodze trafi mi się sympatycznego, co da mi w miarę wygodny nocleg, to zostaje. Jest pochmurno, więc za chwilę zrobi się ciemno. Tradycyjnie ponawiam prośbę o łapkę w górę bądź w dół. Jakikolwiek komentarz pod tym filmem może być uśmiechnięta buźka, tudzież pozdrawiam, albo wypchaj się, nie będzie komentarza, też będzie dobrze. Algorytm YouTube'a karmi się czymkolwiek. To jest taka żaroczna bestia, że pożera wszystko, co napiszesz. I dodatkowo, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, to także proszę, nadrób tą zaległość. Dzięki. Moja niebezpieczna przygoda ze skrótami niczego mnie nauczyła. Zapierniczam tędy. Jeżeli mi się uda, to zaoszczędzę 600-700 metrów. Co, ja nie wejdę? Szedłem. Piękne miejsce. Nareszcie zszedłem z asfaltu. Idę teraz polną drogą. Wbijam się już w góry. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo zrobiło się zimno. Troszeczkę pada deszcz, taka mrzawka od czasu do czasu. Ale zobaczymy, nie zapowiadają dużego deszczu. W związku z tym może nie będzie źle. Gdyby mi się udało dotrzeć do wieży widokowej, w której chciałbym nocować, o której mówiłem, byłoby idealnie, ale jeszcze daleka droga. Nie wiem jaka. Czy to nie jest tak, że górskim szlakiem
będzie prowadzić, a ja musiałbym iść z czołówką po niebezpiecznej ścieżce. Zobaczymy. Na razie piłka w grze, a ja szoruję. Po drodze trafiła się jakaś opuszczona farma, opuszczone gospodarstwo, a powiedziałem, że jeżeli znajdę wcześniej jakiś opuszczony dom w miarę czysty i z całym dachem, to rozważę poważnie, żeby zostać. Jeżeli nie, to czekałoby mnie jeszcze gdzieś 2 godziny marszu. A powiem szczerze, nie wiem, nie spieszę się aż tak. Dlatego pójdę, sprawdzę. Kto wie, może to będzie miejsce noclegu. A tam po prostu niesamowity zachód słońca. Czerwień meksykańska. Idziesz ze mną do tego domu sprawdzić? Chodź, zobaczymy. Dom wydaje się beton, tak, wydaje się zalany z betonu. Jest tam dalej co prawda farma, taka robocza, zamieszkała, ale nie sądzę, że ktoś mnie stamtąd zauważy. Teraz tylko wszystko zależy od tego, co zostaniemy w środku, bo raczej z martwymi krowami spać nie chcę, na gnoju też nie. Najważniejsze, żeby był kawałek suchej podłogi. Ale mam wymagania ostatnio, co? Normalnie wcześniej to nie przebierałem. O, nawet jest samochód. Jakby coś, to kempować będziemy. Dużo z niego nie zostało. To co, wchodzimy do budynku? Lekko tchnie grozą. Raczej nie znajdę kawałka czystej podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Masakra. Miłe miejsce. Zachęcające. Po pożarze. O, coś lata, chyba nietoperz. Trochę mnie wystrachnął. Strasznie tu dużo z tego sufitu pospadało. O, jaka piękna płytka. Sam robię cień, sam się go boję. Może nie aż taka piękna. Zobacz, widzisz, ten sufit jest taki niepewny. Strasznie ponure miejsce. Zobaczę jeszcze inne zabudowania, ale chyba raczej wolę iść przy czołówce. Tam lepiej nie jest. Całe zaśmiecone. Tutaj nie ma już dachu. Jest jeszcze na końcu jakaś chatka. Pomieszczenie gospodarcze, ale... No dobra, sprawdzę. Bez żadnego ale. Jest dach. To kto wie, co jeszcze będzie. To była kiedyś stajnia. Straszny tu przeciąg. Nie wiem, nie jestem przekonany. Nie, jednak śmigam dalej. Tym bardziej, że ktoś tam gwizdał z dali. Nie wiem, czy mnie nie widzieli z tej farmy. A, szoruję. Eksploracja zakończona, a ja pomykam. Znalazłem takie sympatyczne miejsce w zagajniczku. Nie będę szedł dalej, bo droga jest coraz bardziej kamienista. A oprócz tego mi się nie chce, wolę się tutaj ulokować na spokojnie. Miejsce takie pozytywne, nie ma dużej wilgoci, bo kamienie są jasne. Miejscówka na namiot jest, nie wymaga dużej pracy. A ja jak się rozłożę, to przygotuję elegancko kolację. To ja działam. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka i tradycyjnie zapraszam na kolejną część. Specjalne podziękowania dla wszystkich, którzy zostawiają komentarze, łapki w górę i subskrybują mój kanał. Jestem dokładnie w połowie włóczęgi po Sycylii, więc sporo wydarzeń jeszcze przed nami. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.